dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć na temat kobiet, na które no niestety musisz uważać, a bardzo często takie dziewczyny się przedstawiają jako doskonałe partnerki do związku, a jak się potem okazuje, wcale takie nie są. I są to zakamuflowane typy toksycznych kobiet, z którymi możesz nie chcieć się spotykać. Także wyciągnij z tego wnioski, bo ten film, który tutaj dla Ciebie teraz nagrywam, może zmienić Twoje podejście do relacji, nawet będziesz dużo bardziej nastawiony na łóżkowe sytuacje z kobietami, niż w ogóle na jakąś miłość, związek. Jak się dowiesz prawdy, dlaczego też te związki się rozpadają? Przede wszystkim, jak Ty poznajesz kobietę, która nie lubi seksu, która Ci mówi, że seks dla niej nie jest istotny, że ona mogłaby żyć bez seksu, a jest piękna, atrakcyjna, są takie kobiety, to w wielu kwestiach ona też nie będzie uległa dla faceta, pod faceta, nie będzie uczuciowa, oddana mężczyźnie, będzie kapryśna. No i zobacz, załóżmy, że jesteś taką kobietą już jakiś czas, nie ma tego seksu i dochodzi do różnicy charakterów, do różnicy w wymianie zdań. Wy się po prostu zaczyna się kłócić. Jak te emocje mają się rozładować? Jak te emocje mają się rozejść? Bez dobrego seksu, gdzie wiadomo, po dobrym seksie, kiedy kobieta szczytuje, kiedy ty dochodzisz, no to czujecie się lepiej, jesteś tutaj już rozładowany jakby z tych negatywnych emocji, ona też. Wzmacnia się więź. Oczywiście też często uczucie pomiędzy wami rozwija się. Natomiast kiedy nie ma tego seksu, zauważ, co się dzieje. Te kłótnie stają się jeszcze bardziej takie silniejsze, one narastają, no i w konsekwencji te negatywne emocje potrafią złamać tą sinusoidę pozytywnych, negatywnych emocji, jak ja to mówię, w związku. No i się rozchodzicie, ale się rozstajecie, kobieta się wkurwia, odchodzi. Dlatego bardzo często ciężko Ci będzie utrzymać związek z kobietą, która nie lubi seksu. I to jest bardzo dziwne, jak Ci kobieta mówi, że nie lubi seksu, przyczyn może być wiele. To może być to, że miała traumatyczne przeżycia w dzieciństwie, była molestowana seksualnie, być może miała taką historię w życiu, gdzie była ofiarą gwałtu, kto wie. I teraz ona odbiera seks jako coś negatywnego, jest zablokowana. To też może być kwestia tego typu, że jest DDA, tak? Czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. I po prostu nienawidzi facetów, bo tam przez kolegę ojca była dotykana, kiedy była młodą kobietą i teraz czuje obrzydzenie w ogóle do łóżkowych sytuacji, uważa to za coś złego. Ale tak naprawdę seks, dobry seks powoduje, że wy się bardziej kleicie w tej relacji, w dłuższym związku, niż cokolwiek innego. Bo to jest jedna z prymitywnych potrzeb kobiecych i męskich, które będą powodować, że znajomość się rozwija. Jak nie ma seksu, kłótnie często przybierają na sile, są bardziej intensywne, przechodzą w sceny Mortal Kombat, czyli po prostu czasami już sceny takiej agresji fizycznej i to bywa bardzo niebezpieczne, jeśli faktycznie chcesz stabilnej, pewnej partnerki, która z Tobą jest. Dlatego Ty się dobrze zastanów, kogo Ty wybierasz do dłuższej relacji. Oczywiście sam seks nie jest najbardziej istotny, bo też się liczy komunikacja. Okej, jest bardzo istotny, ale też się liczy komunikacja, żeby tak nie było, że ja tylko mówię, że seks jest istotny i nawet nie masz co sprawdzać charakteru, osobowości dziewczyny. Jest ważny, ale oprócz tego no, musisz zwrócić uwagę na charakter, na osobowość dziewczyny, bo też musisz z nią na co dzień rozmawiać, dobrze się czuć, ale bez dobrego seksu to wątpię, naprawdę wątpię, że uda Ci się stworzyć dłuższą, satysfakcjonującą relację z kobietą. Po prostu nie ma na to szans. Jak się podoba ten film, łapeczkę do góry zostaw. Tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać pakiet 17 najnowszych materiałów w 70% niższej cenie. Polecam, bo to działa. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wysyłam wszystko na maila. Korzystaj, baw się, bo to Ci zmieni życie. Kompletna wiedza z zakresu psychologii kobiet, relacji, budowy związku, tego jak uwodzić kobiety na imprezach, jak podniecać kobiety i nie tylko, a także jak doprowadzić kobietę Twoich marzeń do szczytowania, także zobacz sobie to koniecznie, 70% taniej, wszystko ponad 100 godzin nagrań filmów do dzisiaj do północy. Korzystaj, bo o północy usuwam tą stronę, a jest naprawdę kawał bardzo, bardzo wartościowej wiedzy, która kompletnie zmieni Twoje życie. Polecam serdecznie.